Domener jest to osoba, która inwestuje w domeny internetowe, czyli internetowe adresy. I tak jak w każdej inwestycji, główną zasadą jest tutaj, aby tanio kupić, drogo sprzedać. O tym, jak to zrobić, właśnie chciałem troszeczkę opowiedzieć. Co to jest domena internetowa? Myślę, nie trzeba jakoś tutaj długo tłumaczyć, rozwodzić się na tym. Z domenami internetowymi spotykamy się na co dzień w sieci, jeżeli chcemy coś znaleźć, jeżeli czegoś wyszukujemy. I dla przykładu, jeżeli chcemy, dowiedzieć się czegoś na temat tych spotkań organizowanych, tutaj wpisujemy domenę internetową aulapolska.pl. Krótko i na temat, tam właśnie znajdziemy wszystkie informacje na ten temat. To jest przykład domeny internetowej, a więc domena nam w jakiś sposób identyfikuje jakieś produkty czy usługi, których szukamy albo których chcemy się coś dowiedzieć. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że domeny mogą być sporowarte. I tutaj zamieściłem kilka takich przykładowych, sprzedaży domen internetowych na przestrzeni ostatnich lat zarówno w Polsce jak i na świecie. To są przykłady, to nie jest jakaś bardzo wyczerpująca lista, wybrałem z nich tylko kilka, żeby pokazać mniej więcej jaka może być rzeczywista wartość domen internetowych. A więc widzimy, że takie naprawdę najlepsze adresy internetowe z końcówką com, czyli te globalne adresy sprzedają się za 10 11, gdzieś mniej więcej w tym, w takich granicach 11 milionów dolarów, oczywiście, więc to jest całkiem sporo tych bitcoinów, jednak. W Polsce również mieliśmy całkiem dobre sprzedaże domen internetowych, i no może nie, nie są one jeszcze porównywalne z tym, co się dzieje na świecie, ale widać, że również u nas są ludzie, są firmy, które są w stanie dosyć dużo za te adresy internetowe zapłacić. Oczywiście nie każda domena jest tyle warta. Są różne domeny, tak samo jak są różne adresy, różne nieruchomości. Ja bardzo często porównuję domeny internetowe właśnie do nieruchomości, ponieważ w świecie internetu jest to mniej więcej to samo, co działka gruntu w takim świecie rzeczywistym. Jest to jakieś miejsce, jakiś adres, gdzie możemy coś zbudować. I tak samo jak działka gruntu w centrum dużego miasta jest warto wiele więcej niż działka gdzieś... Na jakichś przedmieściach albo na wiosce. Tak samo są domeny, które są warte dużo, są domeny, które są warte niewiele. I jedną z głównych cech inwestora domenowego jest właśnie to, że umie on odróżnić, które domeny mają wartość, a które nie. Ale tak naprawdę nie jest to wcale tak bardzo trudne, ponieważ sprowadza się do trzech głównych kryteriów, które tutaj przy, przedstawiłem na slajdzie. Po pierwsze, długość adresu. Długość ma znaczenie, ponieważ ten adres. Będzie wpisywany przez ludzi, będzie powtarzany przez nich, będzie polecany, będzie dyktowany przez telefon, zapisywany gdzieś na jakiejś karteczce. A więc im ten adres jest łatwiejszy do wpisania, im jest łatwiejszy do zapamiętania, tym jest oczywiście lepiej. I na przykład. Z pewnością wszyscy z Państwa znają taką stronę internetową pod adresem wp.pl. Dlaczego to jest wp.pl, a nie na przykład wirtualnapolska.pl? Bo tak jest łatwiej wpisać, łatwiej zapamiętać. Potencjalnie znaczy to samo, ale krótka nazwa jest o wiele lepsza. Po drugie, dobra domena, dobra nazwa domeny jest to domena, która jest jednoznaczna. To znaczy, wpisując ten adres albo słysząc czy czytając gdzieś o nim, wiemy dobrze, czego się tam spodziewać. Jeżeli patrzymy na przykład na domenę drukarki.pl, co kryje się pod, potencjalnie pod stroną internetową o takim adresie? Nie trudno zgadnąć. Sklep z drukarkami, może jakiś producent drukarek. Szukam jakiejś drukarki, wchodzę tam i tam tę drukarkę sobie znajduję. A co kryje się pod adresem internetowym? Na przykład mójsklep.pl. Tego nie wiem. Potencjalnie nikt z odbiorców tego nie będzie wiedział, będzie musiał się domyślać i najprawdopodobniej nie będzie mu się chciało w ogóle tego sprawdzać. A więc dobra domena to domena, która jednoznacznie opisuje nam to, co chcemy zaoferować użytkownikom internetu. No i wreszcie trzecia cecha dobrej nazwy domeny internetowej to jest jej potencjał komercyjny. Oczywiście chcąc stworzyć jakąś usługę, jakiś serwis internetowy, chcemy coś komuś sprzedać, a więc domena, która ma dobre komercyjne znaczenie będzie o wiele lepsza. Ja posługuję się tutaj czasami takim przykładem. Troszeczkę z mojej działki, weźmy sobie jako przykład domenę nowe komputery.pl i stare komputery.pl. Czy ktoś z państwa chciałby kupić stary komputer? Ja bym akurat chciał, bo ja takie komputery kolekcjonuję, ale jest to dosyć wąska dziedzina i niewielu znajdziemy odbiorców, niewiele znajdziemy osób, które za taki produkt będą chciały zapłacić. Natomiast nowy komputer pewnie nie jeden człowiek chciałby kupić choćby teraz, bo go potrzebuje. A więc, choć podobne nazwy domeny, ich potencjał komercyjny jest zupełnie różny. I aby troszeczkę tutaj nam uatrakcyjnić te, to nasze spotkanie, jest już późna godzina, widzę, że niektórzy przysypiają tam w tylnych ławkach, zorganizowałem malutką ankietę. Aby z niej skorzystać, trzeba wyciągnąć swój telefon komórkowy. Wiem, że to nieładnie posługiwać się telefonami zwykle na takich spotkaniach, ale mam nadzieję, że organizatorzy mi to wybaczą. Tym razem możemy to zrobić. Tak, więc zapraszam wszystkich, wyciągamy telefon komórkowy. Od, uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy taką oto nazwę domeny Aula103.pl. Dlaczego tak? Bo to jest 103. spotkanie z serii Aula Polska, tak mi powiedziano, prawda to jest? Tak jest. A więc Aula103.pl, wpisujemy taki adres internetowy. Znajduje się tam jedno bardzo proste, trywialne pytanie. Ile według Ciebie warta jest domena internetowa drukarki.pl, czyli ta, o której przed chwilą mówiłem? I do wyboru różne odpowiedzi od 50 zł do 5 milionów zł. Można wybrać swoją odpowiedź, można nawet trzeba kliknąć przycisk głosuj i za chwilę pokażemy wyniki. Tomek, który tam stoi, powiedział mi, że możemy zaoferować nagrodę jednej z osób, która będzie głosowała. Tomku, co to będzie za nagroda? Powiesz nam chwileczkę. Nie, nie, to nie będzie dułkarka, nie. Dla osoby, którą wybierzemy, to będzie Chromecast. To takie urządzenie, które pewnie jest wam wszystkim znane. No, jest to takie urządzonko, które podłączamy do portu HDMI w telewizorze i możemy dzięki temu oglądać na przykład filmiki na YouTubie, wybierając je na przykład na komputerze czy na telefonie właśnie. Tak, zastanawialiśmy się w jaki sposób wybrać tego zwycięzcę, ale myślę, że zrobimy to w taki sposób, który, no może będzie mniej lub bardziej sprawiedliwy, ale ja sobie wyciągnę z bazy danych wszystkie te odpowiedzi i posortuję je według jakiegoś kryterium. Na końcu powiem według jakiego i ten kto wypadnie ostatni. Ten zostanie wywołany, chyba że będzie kilka y, osób pasujących do tego samego kryterium. Wtedy wybierzemy pierwsze, które będzie jednoznaczne. Wiem i właśnie na tym polega cała niespodzianka. Znaczy byłoby to zbyt trywialne, gdybym powiedział teraz, w jaki sposób to będzie zrobione. Okej, okay, chodźmy dalej. A w y, ankiecie można cały czas głosować jeszcze. Y, a tymczasem. Kto tak naprawdę kupuje te domeny internetowe za takie pieniądze? Możemy się zapytać, kto jest w stanie wyłożyć 11 milionów dolarów za taki adres jak hotels.com. I są takie trzy główne grupy, które wyszczególniłem na tym slajdzie, firm, osób, organizacji, które rzeczywiście mają taki budżet i są w stanie te pieniądze wyłożyć. Po pierwsze, jest to firma z danej branży, i przykładem właśnie jest domena hotels.com, która została zakupiona przez firmę zajmującą się rezerwacją hoteli. A więc bardzo dobra domena, która trafiła do firmy z odpowiedniej branży. Dzisiaj wpisując adres hotels.com znajdziemy się po prostu na wyszukiwarce hoteli, gdzie możemy sobie taki pokój zarezerwować. Druga grupa to są kolejni inwestorzy, którzy kupują te domeny po to, aby je jeszcze drożej później odsprzedać. I tak właśnie stało się z tą domeną fund.com, którą... Yy, i też pokazywałem na jedne z poprzednich slajdów, pod tą domeną w tym momencie nie ma nic. Po prostu ktoś ją sobie kupił i czeka, aż znajdzie się ktoś, kto zaoferuje za nią jeszcze więcej pieniędzy. Czy się doczeka, zobaczymy. No i wreszcie, mało może mówiące słowo inni, ale są pewnego rodzaju inne zastosowania domen internetowych, które też możemy zobaczyć na, tej, na przykładzie tej domeny fb.com. Kto ją kupił? Oczywiście kupił ją w Facebook. Po to, aby nie trzeba było wpisywać całej tej nazwy facebook.com, wystarczy wpisać dwie literki i już znajdujemy się na stronie Facebooka. To samo miało miejsce w Polsce, kiedy nasza klasa, był, jest jeszcze taki portal kiedyś kupił domenę nk.pl, żeby użytkownikom było prościej i łatwiej na niego trafić. A więc są ludzie, którzy są w stanie zapłacić dużo za możliwość posiadania takiego adresu. Ale co tak naprawdę jest zatem potrzebne, aby stać się tym inwestorem domenowym i te domeny im sprzedawać? Zacznę od tego, co nie jest potrzebne. Nie są potrzebne duże pieniądze. Rejestracja domeny z końcówką.pl w tej chwili na pierwszy rok kosztuje 10 zł. A więc to nie jest dużo. To nawet jeżeli pomyślimy o zarejestrowaniu 100, 200, 500 domen, to wciąż nie są jakieś. Duże pieniądze, które trzeba na to wyłożyć, nie jest potrzebna również wiedza technologiczna. Tutaj słyszeliśmy dużo o tworzeniu aplikacji mobilnych, o programowaniu, o projektowaniu interfejsów użytkownika. To jest wspaniała rzecz, ale na tym trzeba się znać, to trzeba się trochę poduczyć, postudiować. Aby zajmować się domenami internetowymi, nie trzeba być programistą, ponieważ adres internetowy wpisać, zarejestrować, kupić jest w stanie każdy. A więc, co tak naprawdę jest potrzebne? Są potrzebne dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba się znać na czymś. Na dziedzinie, w której będzie się te domeny rejestrować, kupować i sprzedawać. I może to być dziedzina dowolna medycyna, rolnictwo, finanse nie jest to ważne. Ważne jest tylko, aby w tej dziedzinie były jakieś osoby, które działają w internecie i będą chciały nas ten adres internetowy nabyć. I na przykład Zajrzałem na stronę internetową jednego z klientów naszego serwisu, który zajmuje się medycyną. I klient ten oferuje całą gamę różnych domen internetowych. Znalazłem tam na przykład domenę o nazwie presoterapia.pl Ktoś z Państwa wie, co to jest presoterapia? Ja nie miałem zielonego pojęcia, co to takiego jest, ale on najwyraźniej miał. Ja byłem na tyle ciekawy, że sprawdziłem. Jest to metoda usuwania celulitu, ponoć całkiem skuteczna. I jest sporo klientów, którzy są w stanie zapłacić za ten adres. Są to firmy, które oferują maszyny do tej terapii, są to gabinety kosmetyczne, które oferują ten rodzaj terapii. Człowiek ten na tym się zna i on o tym wie. Ja nie wiedziałem i nie mam takiej potrzeby, ale on jest w stanie komuś tę domenę sprzedać za ciężkie pieniądze. No i wreszcie druga umiejętność, która jest potrzebna, to jest umiejętność pozyskiwania nabywców, czyli. No, niestety, ale takie umiejętności sprzedażowe. Trzeba wiedzieć, do kogo się udać, kogo zapytać, kogo poprosić. I tutaj również pomaga niesamowicie znajomość właśnie tej branży, w której się obracamy. Bo jeżeli znamy ludzi, znamy firmy, które zajmują się tą tematyką, to możemy do nich napisać i być może liczyć na odzew. To nie jest niezbędne. Będę pokazywać na. Jednym z naj... następnych slajdów, że można się obyć bez tego, ale jest to bardzo pomocne. To wystarczy, żeby stać się inwestorem domenowym, a my tymczasem możemy przejść do wyświetlenia wyników naszej ankiety. I mam nadzieję, że połączenie internetowe teraz mnie tutaj nie zawiedzie. Nie, nie zawiodło mnie, tylko teraz pytanie: jak to przesunąć tutaj na ten ekran? Da się, da się, coś wjeżdża. Dobrze. Takie są wyniki naszej ankiety. Całkiem sporo głosów Państwo dali. Bardzo dziękuję. Najczęstsza odpowiedź 50 tysięcy złotych. Ale ktoś też uważa, że domana jest warta 50 złotych. Ktoś uważa, że jest warta 5 milionów złotych, nawet całkiem sporo osób tak uważa. Rozstrzał jest duży, ale ogólna tendencja kieruje nas do 50 tysięcy, a jak jest naprawdę tę domenę dałem do wycenienia kilkunastu rzeczywistym inwestorom domenowym i oto, co ci ludzie mieli do powiedzenia na temat tej domeny. Mam nadzieję, że widać to są troszkę drobne literki, ale no niestety te opinie są dosyć długie. Koniec końców domena przez inwestorów została wyceniona na 30 tysięcy złotych. Ale były też inne opinie. Mamy tutaj 20 tysięcy, mamy i 500 tysięcy, więc widzimy, że również sami inwestorzy też nie są do końca tak zgodni, ile taka domena może być warta, ale ta wartość środkowa z 15 wycen, o jakie poprosiłem, wyniosła właśnie 30 tysięcy złotych. A więc ci z Państwa, którzy oddali taki właśnie głos na 50 tysięcy złotych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wyszedłszy z tej sali, zajęli się inwestowaniem w domeny internetowe. Znacie już ich wartość, wiecie jak je wycenić, i to właściwie jest już początek Waszego sukcesu w tej branży. A wśród wszystkich tych, którzy właśnie oddali taki głos 50 tysięcy złotych wylosujemy na koniec jedną nagrodę. Skąd brać nowe domeny, żeby w nie inwestować? Skąd brać te adresy internetowe, które będzie się później sprzedawało tym potencjalnie zainteresowanym firmom? Po pierwsze, można je zarejestrować, ponieważ leżą dzisiaj wolne i są dostępne. Tak jak policzyłem sobie przed tą prezentacją, liczba wszystkich możliwych domen, jakie można w ogóle zarejestrować, jest większa niż liczba atomów we wszechświecie. A więc macie Państwo tutaj duże pole do popisu. Oczywiście nie wszystkie te do, nazwy tych domen będą miały sens, ale przygotowując tę prezentację, spojrzałem sobie na domeny, które zostały zarejestrowane na początku grudnia. To było 3 grudnia, kiedy to sprawdzałem, a więc to są domeny z dwóch dni. I oto inwestorzy domenowi w naszym serwisie zarejestrowali takie oto adresy, jak na przykład mebledosypialnie.pl. Czy to dobra domena? No myślę, że sporo sklepów meblowych albo producentów mebli mogłoby być zainteresowanych, prawda? Zdrowa Może śmiesznie to brzmi, ale jest bardzo duża grupa osób, które mają zwierzaki w swoim domu, koty, psy, innego rodzaju zwierzęta i są naprawdę żywotnie zainteresowane tym, żeby te zwierzaki utrzymywać w dobrym zdrowiu. A więc świetna domena na serwis internetowy dla takich osób. Skąd masz domeny? Jeśli nie chce się ich rejestrować, można je kupić. Policzyłem, że w tej chwili od ręki, na dzień dobry, na rynku polskim można znaleźć 10 tysięcy ofert sprzedaży domen poniżej 100 zł. A więc również niezbyt, niezbyt drogo. Nie chcę, nie chcę tutaj rozwijać tego tematu, ale. Większość w tej chwili transakcji na rynku polskim to są transakcje między inwestorami, którzy właśnie kupują tanio domeny po to, żeby jakiejś zainteresowanej firmie potem sprzedać się drogo. Gdzie sprzedawać domeny? Obiecałem troszeczkę o tym powiedzieć, a więc na koniec yy, taka krótka informacja. Oczywiście najlepiej sprzedawać domeny. Jeżeli znasie osoby, które mogą być tym zainteresowane, jeżeli ma się znajomości w branży, jeżeli ma się kontakty w branży, ale okazuje się i, i sprawdziłem to weryfikując statystyki, że już samo to, że zarejestruje się domenę i wystawi się ją na sprzedaż na jakiejś giełdzie internetowej powoduje, że jest całkiem wiele osób, które są w stanie odnaleźć tę domenę. I takie miesięczne statystyki na rynku polskim, które zebrałem tutaj Pokazują, że 150 transakcji sprzedaży domeny miesięcznie polega po prostu na tym, że ktoś wpisuje jakiś adres internetowy w przeglądarce, patrzy, o, ta domena jest dostępna na sprzedaż, więc chciałbym ją kupić, bo jest mi potrzebna. Nie trzeba nic robić, wystarczy tę domenę posiadać. 550 transakcji polega z kolei na tym, że ktoś wchodzi na giełdę domen internetowych i zastanawia się, jaką domenę potrzebuje dzisiaj do swojego biznesu. Wyszukajmy domeny z takiej, takiej branży. Widząc listę domen, wybiera sobie jedną z nich i dokonuje zakupu. Czy to się opłaca? No, okazuje się, że tak. Gdy znów spojrzałem na, na statystyki z samego ich tylko giełdy, w to zobaczyłem, że o wiele więcej zarabiają inwestorzy domenowi w tym momencie na sprzedaży swoich domen, niż wydają na ich utrzymanie i rejestrowanie nowych. A więc im się to z pewnością opłaca. W jaki sposób nauczyć się inwestować w domeny internetowe? Najlepszym miejscem do tego jest społeczność inwestorów w domeny. Słyszeliśmy przed chwilą dużo o społeczności. Taką społecznością w Polsce jest na przykład forum DI.pl. Jest to skrót od domeny internetowe. Można uczyć się tego przeglądając historię poprzednich transakcji, za jakie zostały sprzedane domeny wcześniej. To nam pokazuje... Też w jaki, jaką wartość te podobną domenę mogą mieć dzisiaj, można wreszcie, właściwie nawet trzeba, po prostu spróbować. Czyli zarejestrować jakąś garść domen i zobaczyć, jak to jest. Tak jak wspominałem, nie kosztuje to wcale dużo, a zyskać można wiele. I to jest koniec mojej prezentacji dzisiejszej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Gdyby ktoś się chciał ze mną skontaktować, to może to zrobić. Jest tu kilka moich danych kontaktowych.